Dzisiaj, kochani, mam dla Was dwa tomy serii, która będzie idealna na chwilę zapomnienia, kiedy chcemy uciec od swojej codzienności. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny kwietniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Lubię dla Was odkrywać ciekawych polskich pisarzy i pisarki i takim właśnie odkryciem jest dla mnie proza obyczajowa Doroty Szramek, której do tej pory nie znałam. Mam dzisiaj dla Was serię Winne wzgórze Doroty Szramek, właśnie dwa pierwsze tomy, czyli Wiarę oraz Nadzieję, które recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Szara Godzina i jest to seria obyczajowa, idealna właśnie na takie chwile zapomnienia, kiedy chcemy sobie polepszyć nastrój. Niewielka miejscowość Kuszewo pośród malowniczych drawskich jezior nosi od lat również nazwę Winnego Wzgórza. To tutaj często z przypadku trafiają zagubione dusze. Wszyscy ci, którzy coś utracili, którzy czegoś szukają, którzy pragną zapomnieć. Dorota, która wraz z mężem jest zmuszona wziąć na bary swoje życiowe niepowodzenia. Liliana, wyrzutek z korporacji na przymusowym urlopie, która opiekuje się chorą babcią. Tadeusz, który szuka tu ukojenia po osobistej tragedii. Oni wszyscy na Winnym Wzgórzu zostawią swoje dawne życie za sobą i spróbują zacząć od nowa. Zarówno Winne Wzgórze Wiara, jak i drugi tom, czyli Nadzieja, to powieść absolutnie poczciwa. Poczciwa i do bólu wręcz życiowa. Dorota Szramek pokazuje tutaj, że niełatwo jest uciec przed życiem. Niełatwo jest uciec przed odpowiedzialnością, przed trudnymi wyborami. Nawet jeżeli zabunkrujemy się właśnie gdzieś na takiej malowniczej małej wsi, no to tak nie działa niestety. Jej bohaterowie nawet tutaj na Winnym Wzgórzu konfrontują się ze swoją przeszłością, stają przed najtrudniejszymi z możliwych wyborów i wreszcie budują nowe życie na ruinach, w zgliszczach tego starego. Z jednej strony to jest, słuchajcie, taka klasyczna seria obyczajowa, ale z drugiej strony ona ma bardzo duży potencjał, by być jedną z tych historii na poprawę nastroju, które sprawiają, że sięgamy po książki po to, aby czegoś zapomnieć, żeby uciec przed swoją własną codziennością. To są takie opowieści, które ukoją zbolałe serce i działają jak ten przysłowiowy kocyk i gorąca herbata. To, co mnie urzekło, przede wszystkim w pierwszym tomie, to jest, słuchajcie, element kulinarny tej opowieści, bo jak dobrze wiecie, ja bardzo lubię elementy kulinarne w literaturze i mamy tutaj, słuchajcie, nawet na koniec przepisy. A całość tej serii ma, słuchajcie, taki posmak, jakby Dorota Szramek zdecydowała się wykorzystać naszą polską hygę dewizę, czyli jakoś to będzie. No bo przecież jakoś to będzie, no jakoś musi być, nie ma innej możliwości. Jeśli szukacie ciepłej, bardzo życiowej serii obyczajowej, w której mieszają się i inspirują bohaterów wiara, nadzieja, no i trzeci tom będzie nosił tytuł Miłość, to kochani, koniecznie sięgajcie po książki Doroty Szramek, odwiedźcie Winne Wzgórze. Ale ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dorzuciła Wam jeszcze trzech innych opowieści obyczajowych z elementem kulinarnym w tle. I nie mogło zabraknąć smażonych zielonych pomidorów Fanny Flagg, która ma absolutny dar kojenia serca i opowiadania najbardziej ocieplających świat historii. Jej opowieści są pełne ciepła, są pełne intryg, ale są również pełne bohaterek, które pomimo swoich tragedii są w stanie podnieść się z kolan i zrobić z tego swoją siłę napędową i pędzić naprzód. No i również w smażonych zielonych pomidorach znajdziecie przepyszne przepisy. Zupa z granatów Mersh Merham, cudownie kobieca, rodzinna opowieść, w której perska kuchnia ma szansę ukoić serce nawet z daleka od domu. I tutaj również znajdziecie na koniec przepisy. A na koniec najmniej kulinarna książka, w której jednak jedzenie odgrywa bardzo ważną rolę, czyli Jedz, módl się, kochaj, Elizabeth Gilbert. I jeśli znacie Wielkiego Buka, jeśli już dobrze znacie mnie, to wiecie, że to jest jedna z moich najulubieńszych książek, która inspiruje do tego, żeby właśnie wstać. Taka, która daje kopa i pozwala zacząć wszystko od nowa. Przynajmniej tak było w moim przypadku. To taka historia, która może, słuchajcie, sprawić, że wasze życie będzie szczęśliwsze i pełniejsze, jeśli tylko dacie jej szansę. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Szara Godzina zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was aż trzy
pakiety Winnego Wzgórza do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: polećcie mi w komentarzach pod filmem polską miejscówkę, jakieś miejsce, wasze ulubione, takie, które znacie, które będzie idealne właśnie na odskocznię, na ucieczkę od codzienności. Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa do 15 maja, a ja na dniach wybiorę troje zwycięzców. A ja jeszcze raz zaznaczę, jak ja bardzo lubię poznawać nowych polskich autorów i autorki. To jest niezwykle inspirujące, kiedy mogę się z wami podzielić właśnie jakimś wyjątkowym tytułem, bez względu na to, z jakiego gatunku ta książka pochodzi. Mam nadzieję, że Winne Wzgórze wam się spodoba. Po więcej zaglądajcie na bloga, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście i szukacie inspiracji na tegoroczną majówkę, to kochani, zapraszam was na Czytajmy Polskich Autorów, edycja majówkowa, 10 wyjątkowych tytułów, które sprawią, że wasza majówka będzie po prostu wyjątkowa. Ale nie tylko majówka, każdy inny dzień też. Zapraszam was serdecznie, a jeśli jesteście tutaj nowi, to witam was, rozejrzyjcie się, rozgoście, mam nadzieję, że wam się spodoba, a jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!